chciałbym Was serdecznie przywitać na drugim już Kongresie Praw Zwierząt. I chciałem podkreślić, że to dla mnie i dla Izby Wyższej Polskiego Parlamentu, dla Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, to jest ogromny zaszczyt i honor gościć Państwa w naszych skromnych murach. Spotykamy się dzisiaj w gronie ekspertów, w gronie fachowców oraz po prostu miłośników zwierząt. Tu nie ma cenzury w tym gmachu. Liczę na szczerą dyskusję, choć wiem, że może ona nie być łatwa, bo temat ochrony praw zwierząt wciąż budzi silne emocje. Jestem niezwykle wzruszona przede wszystkim, że Państwo tutaj są, przyszli do nas, do Senatu, na Kongres Praw Zwierząt. Tematem przewodnim naszej dzisiejszej konferencji jest podsumowanie funkcjonowania przepisów ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt. Już teraz w naszych braciach mniejszych nie widzimy wyłącznie produktów na stole, maskotek czy użytecznych narzędzi. Nareszcie zaczęliśmy jako społeczeństwo w większym stopniu dostrzegać i doceniać zwierzęta, ich inteligencję i wrażliwość.